Dobra, cześć, witajcie. Z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Dzisiaj wam pokażę, zrobimy taki dosyć, mam nadzieję, krótki filmik. Pokażę wam taką ciekawą alternatywę do popularnego czytnika PDF Adobe Reader. Acrobat Reader, Adobe Reader, nie? No, na pewno kojarzycie. Znacie. Poszukałem takiej lekkiej alternatywy do mojego brata, bo potrzebował czytnika PDF, więc z lekkiego laptopa, i znalazłem program, który się nazywa Sumatra PDF. I uwaga, to jest program stworzony przez Polaka. Więc to jest polski program stworzony przez Polaka, Krzysztofa Kowalczyka. Więc postanowiłem właśnie z tego też powodu ten program pokazać, bo to jest polski twór Sumatra PDF, przypominam nazwę. Więc jedziemy, żeby nie przedłużać, pobieramy sobie program z internetu. On jest darmowy, nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych nic, naprawdę fajny ten program. Ja chyba go sobie zostawię na komputerze również. Bo używałem do tej pory do PDF, do przeglądania PDF-ów przeglądarki Microsoft Edge, do przeglądarki internetowej, nie? Ale to nie jest program dedykowany do PDF-ów, nie? Sumatra PDF. Proszę. Jeszcze zobaczę, aby tylko coś w OBS-ie, bo nie sprawdziłem tego już. Czy mikrofon? Nie działa mikrofon, dobra. Ja polecam pobierać wam programy ze strony Dobre Programy. Ja z tej programy z tej strony korzystam już od kilku lat i pobieramy program Sumatra PDF z tej stronki. Ja wam dam linka do dobrych programów i tutaj pobieramy, nie klikamy pobierz program, bo sobie uruchomisz tak zwanego asystenta dobrych programów i przez przypadek sobie pobierzesz jakiś adware, jakieś reklamy. Żeby tego uniknąć, albo możesz się zarejestrować, zalogować w dobrych programach, co osobiście polecam, bo tam jest forum, tam jest blog, sobie możesz bloga prowadzić, ale to nie o tym dzisiaj. Albo logowanie, albo tutaj masz wersję, guzik wszystkie wersje i tu masz teraz do wyboru wersję stabilną, 32-bitową lub 64-bitową. Jeszcze bez wersji portable, czyli nie wymagającej instalacji. Ale ja nie polecam pobierać wersji portable, bo ja pobrałem i albo nie działa też u mnie, bo nie chciało mi skojarzyć z PDF-ami. I musiałem za każdym razem wybierać, że chcę przez Sumatra PDF oglądać. Nie? I teraz wam powiem jeszcze, jak sprawdzić, jaki masz system, czy 32, czy 64-bitowy. Klikasz, otwierasz mój komputer, ten komputer. Prawym klawiszem myszki w puste miejsce i właściwości. I tu w tym okienku sprawdzasz architekturę, typ systemu. O tu, 64-bitowy. Jeżeli masz 64-bitowy, to pobierasz program 64-bitowy. Jeżeli masz 32-bitowy, to pobierasz 32-bitowy. Nie kombinuj z pobieraniem 64-bitowego na 32-bitowym, bo ci nie zadziała. Ale 32-bitowy może zadziałać na 64-bitowym. Może, ale nie musi. Jeżeli jest wersja 64-bitowa, to pobieramy 64-bitową. I tylko tak, nie kombinujcie. Bo tak kiedyś kombinowałem i sobie uszkodziłem system. Więc naprawdę nie polecam tak grzebać. Bo ten program musi też być przystosowany do bibliotek, nie, jakie są używane w systemie. Dobra, no to stąd pobieracie. Ja już ten program mam zainstalowany, więc nie będę pokazywał instalacji. Ale on jest tak prosta, że tam nie ma. Po prostu jest dalej i zainstaluj i wszystko. Więc sobie poradzisz, nie? Ale będziesz miał problem, to oczywiście pisz. Ale instalator jest oczywiście po polsku, nie? Bo stworzył to Polak. Więc musi być po polsku, nie? Dobrze. Teraz wam pokażę, uruchomimy ten programik.
Ja nie stworzyłem, kurczę, skrótu na pobicie, ale to nic, to wyszukam tutaj w wyszukiwarce. Wpisujemy Sumatra. Ale instalator będzie się pytał, czy stworzyć skrót na pobicie, tak, że będziesz sobie mógł to zrobić. I mamy Sumatra PDF. Proszę bardzo, otwieramy. I proszę bardzo, i to jest właśnie ten programik. I co my tu mamy? Strona startowa, czyli ostatnio otwierane pliki PDF. Ale nie tylko. Poza plikami PDF, Sumatra PDF obsługuje pliki XPS, to jest taki format stworzony przez Microsoft, taka alternatywa do PDF-a, bo format PDF został stworzony przez Adobe'ego, firmę Adobe. XPS przez Microsoft. Dalej mamy obsługę e-booków, to jest sobie możesz za pomocą tego programu czytać e-booki w formacie EPUB, czyli EPUB, nie wiem jak się to poprawnie czyta, ja zawsze to czytałem EPUB, bo moim zdaniem tak się to powinno czytać. Dalej mamy format MOBI, M-O-B-I, dalej mamy format CBZ, czy CBR, zaraz zobaczymy, bo w tym opisie na dobrych programach jest napisane, jakie obsługuje formaty, ta Sumatra. Tak, mamy Sumatra PDF, ok. I teraz mamy tak, PDF, XPS, DJVU, e-book, EPUB, EPUB, MOBI, CBZ oraz CBR. Czyli dobrze mówiłem. Dobrze, ok. I teraz pokażę wam interfejs tego programu. Nie będziemy robili za długo tego filmu, bo ten program jest bardzo prosty. Więc otworzymy sobie plik ostatnio używany, bo tutaj mamy jeszcze możliwość otwarcia innego pliku i wam pokażę menu tego programu, nie tylko i na tym skończymy. Więc otwieramy instrukcję obsługi od kurki wodnej pierwszej części, to jest akurat tego przykładowy plik PDF i zalecą się autorowi programu, brawa, za stworzenie, dodanie funkcji kart. Jak ja też zobaczyłem, że tutaj mamy karty, ja zaraz wam pokażę, otworzę jeszcze drugi plik. Plik, otwórz. Tutaj mam jeszcze na pulpicie jakiś plik inny. Instrukcja od mojego amplitunera. To zobaczcie, możemy sobie przeglądać pliki w kartach, nie? Jak strony internetowe w Chrome. Naprawdę to się może ci przydać podczas czytania e-booków. Naprawdę fajna sprawa. Więc tak, i teraz pokażę wam interfejs tego programu. Po kolei, pasku narzędzi mamy możliwość otwarcia pliku, wydrukowania, możliwość przejścia, wpisania tutaj numeru strony i szybko przejścia do innej, na przykład piątej. Enter, proszę, mamy piątą stronę. Dalej mamy nasz poprzednia strona, następna strona, dopasowywanie szerokości wyświetlanej strony w układzie ciągłym, a czy to wtedy mamy taki powiększony wygląd na całą szerokość ekranu. Powiększenie strony, pomniejszenie, na odwrót. Pomniejszenie strony, powiększenie strony i możliwość przeszukania pliku PDF albo innego obsługiwanego, poszukiwaniu jakiejś frazy. Następne wyszukiwanie, poprzednie wyszukiwanie, następne wyszukiwanie oraz uwzględnianie wielkości liter. Nie? No i to jest pasek narzędzi. Więcej narzędzi w pasku narzędzi nie mamy, ale jest jeszcze menu, które za chwilę pokażę, ale najpierw wspomnimy o tym takim. Nie wiem, czy to Adobe Reader czy obsługuje, ma takie coś, ale chyba tak, ale domyślnie jest to wyłączone. A mianowicie skrót, nie skrót, tylko spis treści. Niektóre pliki PDF, a zwłaszcza e-booki, mają spis treści.
Dzięki temu możemy sobie, tutaj Wam pokażę na instrukcji obsługi, akurat pobrałem anglojęzyczną instrukcję ze strony Yamahy. Mogę posłuchać polskiej, no ale no, to tylko przykład. I tu mamy oczywiście spis treści i sobie możemy przeglądać, nie? Proszę bardzo. Interesuje nas usuwanie usterek? No to proszę bardzo, przeskakujemy do usuwania usterek i już jesteśmy w usuwaniu usterek. Bardzo fajna sprawa. Nie? Dobra, no to tyle by było. To spis treści możemy sobie wyłączyć. Jeżeli sobie przez przypadek wyłączysz, to tutaj masz menu, widok i tu się to w tym programie nazywa zakładki. Szukasz pozycji zakładki. Jeżeli nie ma tutaj, to w ustawieniach będzie. Teraz znajdziemy, bo gdzieś to jest. Plik. O, tu jest. Nie, pokaż, podejrzę mi nazwę. Kurczę, no nie, zaraz dojdziemy do tego, jak będziemy omawiać całe menu. Więc po kolei, tu mamy menu i teraz Wam wszystkie opcje pokażę, nie? Co tu mamy? I na tym ten film skończymy, bo mam nadzieję, że PDF wiecie, co to jest, więc nie trzeba tego tłumaczyć. Plik i to menu plik mamy. Możliwość otwarcia nowego okna, tu mamy oczywiście po prawej stronie shortcuty, czyli jest skróty klawiszowe. Możliwość otwarcia wybranego pliku. Dalej mamy możliwość zamknięcia programu. Pokazania zamknięcia otwartego pliku, nie programu. Tu mógł autor dopisać jeszcze zamknij plik, nie, a nie, no, żeby było wiadomo, co to jest. No ale ja robię ten film, żebyście wiedzieli. Zamknij plik otwarty, nie? Tutaj mamy pokazanie otwartego pliku w folderze. Też ciekawa funkcja, bo jeżeli ten plik, nie wiemy, gdzie on się znajduje, no to otworzy nam folder, gdzie ten plik się znajduje. Dzięki temu będziemy mogli sobie gdzieś go przenieść, na przykład. Dalej mamy możliwość zapisania pliku jako PDF bądź plik tekstowy. Ale jeżeli jakiś plik otwarty przez Sumatra PDF zawiera grafikę, no to jako plik tekstowy nie zapiszesz, nie? Ale możesz zapisać sobie e-booka na przykład w formacie CBZ jako PDF. Też, nie? Dzięki temu programowi. A Adobe Reader takiej funkcji nie posiada. Co dalej? Mamy możliwość zmiany nazwy, czyli po prostu zapisanie jaką również pod inną nazwą. Tej opcji mogłoby równie dobrze nie być, bo to jest bez sensu. Równie dobrze można zapisać sobie jako i chyba, że to jest zapisanie w tej samej lokalizacji pod inną nazwą, no na to wychodzi, bo inaczej nie miałoby to sensu. Dalej mamy drukuj, czyli możemy taki plik sobie po prostu wydrukować na drukarce. Dołącz do wiadomości e-mail, no to otworzy nam się po prostu klient pocztowy i będziemy mogli wysłać sobie mailem, ale obsługiwany jest tylko Microsoft Outlook. Z tego co wiem, bo się otwiera mi Outlook, a ja mam pocztę w Windowsa skonfigurowaną, ale używam tego klienta Windowsowego. Robiłem też o nim film poczta na Windows 10, nie? Mówię o tym programie, o tym pocztowym. Ja próbowałem to jakoś obejść, ale mi się wydaje, że Sumatra jest zaprogramowana, żeby wysyłała przez Outlooka.
Dalej mamy właściwości pliku. Możemy sobie nazwę podejrzeć, tytuł, autora, datę utworzenia, modyfikacji, program, w jakim został stworzony. Co tam dalej mamy? Producenta, wersję PDF-a, rozmiar pliku, liczbę stron i tego typu różne informacje. I ostatnio otwierane pliki oraz wyjście z aplikacji Sumatra PDF. Dalej mamy opcję widok. I tu sobie możemy zmienić widok PDF-a. Teraz mamy pojedynczą stronę, czyli na całym ekranie jest widoczna strona, pojedyncza strona PDF-a. Cała. I potem dalej mamy wiele stron. To wtedy mamy taki widok. Możemy sobie czytać, na przykład to fajne jest do czytania e-booków. To wtedy mamy pierwszą i drugą stronę, trzecią i czwartą, nie? Tak abyśmy książkę czytali. Dalej mamy widok odczytu. Czy to jest taki widok, że można sobie, o, pierwsza strona, dalej mamy dwie, trzecie, trzy, czwarta, piąta, szósta i tak dalej, nie? A ostatnia strona będzie też pojedyncza, nie? Tak abyś miał, nie wiem, okładkę książki, otwierasz książkę i masz dwie strony. No, też ciekawa sprawa. Dalej mamy wyświetlaj strony w układzie ciągłym. Czyli tak. O, proszę bardzo, zobaczcie. Mamy pierwszą stronę i potem mamy dwie, trzy, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą i tak dalej, nie? Taki widok. Do przewijania kółkiem. Albo z strzałkami na klawiaturze. Też można przewijać. Dalej mamy, możemy tą opcję wyłączyć. O, ten tryb ciągły. A jeżeli wybierzemy pojedynczą stronę i włączymy sobie widok ciągły. Tutaj zakładka widok. O, to będziemy musieli przewijać stronę. No, to po prostu widok ciągły to jest po prostu przewijanie stron kółkiem. Dalej mamy tryb mangi. Tak na ten temat się nie wypowiem, co to jest, bo jak ja to aktywowałem, to się nic mi nie zmienia. Więc ja nie wiem, co to jest. Jak ktoś się wie, co to jest manga, bo w Adobe Readerze też takie coś jest, ale chyba. O ile dobrze pamiętam, bo Adobe Readera już chyba nie używałem chyba z 10 lat. Bo pamiętam, używałem jeszcze Foxy Readera. Ale jak się pojawił Windows 10 i Microsoft Edge, to przesiadłem się na Microsoft Edge. I teraz chyba się z Edge'a przesiądę na Sumatra PDF. Dalej mamy obrócenie strony w lewo, w prawo. To już nie będę wam pokazywał, bo to monetyzacja jest oczywiste. Prezentacja, to wtedy mamy tak na całym ekranie, o, bez interfejsu Windowsa. Ciekawa sprawa również do prezentacji dokumentu na przykład publicznie na tym, jak to się nazywa, no dalej, projektorze. Na przykład jak mamy prezentację jakąś w postaci PDF-a i dalej mamy albo jakiegoś innego formatu obsługiwanego przez Sumatrę, dalej mamy pełny ekran. To jest też taki widok, tylko że ukrywany jest interfejs aplikacji. Zobaczę, czy mi się nagrywa film. Ok, jest w porządku. Idziemy dalej. Zaznaczanie wszystkiego, tak? A jeszcze można pokazać zakładki. No, to szukaliśmy tej opcji, to tutaj jest w zakładce widok. To pokazywanie zakładek to jest po prostu pokazanie z tego spisu treści po lewej. Ale nie wszystkie pliki PDF mają spis treści, nie? Także jeżeli sobie tą opcję włączysz, a nie będziesz miał tego, to prawdopodobnie twój plik PDF nie posiada spisu treści.
No i dalej możemy pokazać lub ukryć właśnie pasek narzędzi. O, czyli te ikonki, co prędzej pokazywałem. Nie? OK. Dalej mamy idź, jeszcze nie. Zaznaczenie wszystkiego i kopiowanie z oznaczenia. Bo oczywiście tekst możesz sobie zaznaczyć, jak w Wordzie. Proszę bardzo. I sobie możesz z tym tekstem zrobić takie rzeczy. Skopiować zaznaczenie, zaznaczyć wszystko, dodać stronę pierwszą do ulubionych. Pyk. Ja sobie ją nazwać, no nie wiem, na przykład test. I już możemy sobie też te ulubione pokazać. O, proszę bardzo, to dzięki temu mamy teraz tutaj spis treści, a pod spodem są ulubione. I z tą stronę możemy też stąd wywalić. Więc też fajna sprawa, zwłaszcza do czytania e-booków albo jakichś długich plików PDF. No, dalej mamy zakładkę idź do. Możemy przejść do następnej strony, poprzedniej strony, pierwszej, ostatniej strony już konkretnej, którą wpisujemy tu do góry, tu, tutaj, tu, gdzie mam kursor. Dalej mamy poprzednią stronę, następną stronę i możemy przeszukać PDF-a tutaj, nie? Też. Powiększenie, dopasowywanie strony do ekranu. Rozmiar rzeczywisty, to wtedy mamy taki powiększenie 100%. Oryginalne, nie? Jak było wykorzystywane do tworzenia pliku PDF. Dopasowywanie do szerokości, to wtedy tak powiększy nam, żeby było na całej szerokości, żeby nie było tych takich pasków szarych. I teraz jak włączymy widok prezentacji, to będziemy mieli, nie, te też są paski. Myślałem, że będzie na całej szerokości, a jednak nie. A szkoda, szkoda, mogłoby tak być, nie? Dopasowywanie do zawartości, tak żeby się cała zawartość strony mieściła na ekranie. Własne powiększenie, możemy sobie ustawić własne powiększenie w procentach. I wybrać tutaj już z predefiniowanych przez twórcę programu. Dalej mamy ulubione, to już wam pokazywałem, więc nie będę powielał tego, powtarzał. Ustawienia to na koniec. Jeszcze raz tylko wam powiem, z góry wam, was przepraszam za jakość mojej mowy, ale mam jakieś takie zatkany nos taki trochę, więc jeżeli tego nie rozumiesz, to napisz. To ci wyjaśnię tak sobie, a po drugie mam wadę wymowy wrodzoną, wynikającą z niepełnosprawności, więc żeby nie było, nie? A teraz kontynuujemy. W ustawieniach mamy, teraz pokażę wam te ustawienia, bo ich dużo nie ma. Możemy sobie zmienić język programu, oczywiście jest polski, bo musi być, bo to stworzone było przez Polaka, więc jakby nie mogło być polskiego języka, nie? W polskim programie. Dalej mamy opcje i w tych opcjach mamy układ domyślny, czyli sobie właśnie możemy wybrać te widoki, które wam pokazywałem, czyli ten pojedyncza strona, wiele stron, widok rzeczywisty, odczytu i tego typu sprawy. Jako domyślny możemy sobie ustawić. Dalej mamy domyślne powiększenie, możemy sobie ustawić domyślne powiększenie plików PDF i e-booków. Pokazywanie paneli zakładek, gdy są dostępne, czyli właśnie tego spisu treści. Pamiętaj, ustawienia dla każdego dokumentu z osobna. To jest kolejna bardzo fajna sprawa. Bo dzięki temu możesz sobie ustawić dla instrukcji
obsługi jakiegoś urządzenia, inne powiększenie, a na przykład do e-booka twojego ulubionego możesz mieć inne powiększenie, nie? Dalej mamy możliwość włączenia wyświetlania kart, czyli właśnie tych tutaj zakładek. Szukanie aktualizacji automatycznie. No musi to, polecam tego nie wyłączać, bo aktualizacje wiadomo, muszą być instalowane. I pamiętaj otwierane pliki. No, ty, bo jak otwarliśmy ten program, to by były takie kafelki, nie? Z ostatnio otwieranymi plikami. No to jest właśnie to, możemy tą opcję wyłączyć. No i na samym dole mamy możliwość ustawienia Sumatra PDF jako domyślnego czytnika PDF. Ja teraz tak zrobię, bo będę używał Sumatry chyba. Hej, sobie nie odinstaluję. Ona mi się spodobała. Dalej mamy w ustawieniach opcje zaawansowane, których wam nie pokażę, nie omówię, bo one są w postaci pliku tekstowego i tutaj możemy je widzę również tło zmienić, ale w postaci szesnastkowej to ma podać kolor. Escape to Exit możemy wyłączyć bądź włączyć force wyłączone bądź włączone. Escape, żeby wyłączyć aplikację. Reuse instance. No właśnie, na ten temat się nie wypowiem. Use syscolors. To sobie akurat aktywuję, bo to są kolory systemowe. Zapisujemy true. Zapisujemy. O. I resetujemy aplikację, żeby to zastosować. I teraz jak ja zrobię ciemny motyw w systemie, to mi się zrobi ciemny kolor w programie. Dalej mamy Restore Session, czyli po uruchomieniu aplikacji nam się przywróci otwarty ostatnio otwierany plik automatycznie. Tabulator with. Nie, szerokość karty tutaj w pikselach. Fixed Page UI, czyli tutaj sobie możemy skonfigurować wygląd strony. E-book UI, czyli interfejs e-booka, a ja e-booków nie posiadam żadnych, więc nie pokażę wam jak to wygląda. Ale możemy widzieć tutaj też jakiś kolor tekstu zmienić, czcionkę i tego typu rzeczy. Comic Book UI, czyli wygląd komiksów. CHM UI, to nawet nie wiem co to jest, więc się nie wypowiem. External Viewers, czyli jakieś zewnętrzne przeglądarki. Show Menu Bar, możemy włączyć bądź wyłączyć pokazywanie paska menu. Reloaded Modified Documents, czyli możemy przeładować dokumenty zmodyfikowane. Full Path Entitled, to akurat polecam wam aktywować, bo to jest pełna ścieżka do pliku. Ja sobie to zapiszę jako true, zastosuję. Zoom Levels, to jest powiększanie poziomy powiększenia domyślne, niektóre mamy do dyspozycji tutaj w menu tu. Printer Defaults, tym możemy zdefiniować domyślną drukarkę tutaj i ustawienia drukowania. Forward Search, jakieś ustawienia wyszukiwarki, nie. Custom Screen DPI, tego nie polecam zmieniać i zostawiamy na 0.
Remember state the per documents that the tych ustawień już nie będę dalej wam omawiał, bo to już są dla zaawansowanych ustawienia dalej już. Więc nie będę wam tutaj motał w głowie, więc zamkniemy ten plik. Dalej mamy zakładkę pomoc i tutaj sobie możemy odwiedzić stronę internetową Krzysztofa Kowalczyka, żeby zobaczyć, poczytać o programie. Strona jest po angielsku. A szkoda, mogłoby być po polsku również. Teraz mówię do autora programu. Autorze, proszę cię, stwórz stronę po polsku również, bo jesteś Polakiem. Instrukcja obsługi. Możemy też sobie wejść i poczytać na temat wszystkich funkcji, ale również po angielsku. I dalej mamy możliwość sprawdzenia aktualizacji. Mamy najnowszą wersję, ja mam 3.2 na czas nagrywania filmu. Informacje o Sumatra PDF możemy sprawdzić, czyli takie rzeczy jak website, czyli strona internetowa, manual, linka do instrukcji, forum, programming, czyli programowanie, możliwość tego zaprogramowania, prawdopodobnie do tego dodania jakiejś wtyczki albo czegoś, no bo to jest nawet na GitHubie. This is not the web page you are looking for. Chyba było to kiedyś na GitHubie, a teraz usunęli. Dalej mamy do translatorów, linka do informacji na temat tłumaczeń, a znowu nie działa. Linka do licencji, to jest freeware, więc jakby ktoś pytał. I just change, czyli po prostu change log. Możemy poczytać. Ale o, ten akurat link działa, więc sobie możesz poczytać, jak jesteś zainteresowany. Nie? Dobra. No i to byłoby tyle. No i jeszcze mamy ostatnią zakładkę debug, czyli coś dla programujących. Możemy podświetlić highlight links, czyli jeżeli PDF zabiera linki, to możemy je sobie podświetlić. Dalej mamy toggle ebook UI, możemy przełączyć na widok dla ebooków, no ale to oczywiście u mnie nie zadziała, bo to nie jest ebook. A to podświetlenie linków to nie chodzi o linki, tylko o te, o krawędzie, marginesy. To nie powinno się nazywać highlight links, tylko highlight ten, jakby margines, no highlight links też. Ale tu nie chodzi o linki, tylko o marginesy. MUI. Debug paint, masz coś też związanego z interfejsem użytkownika. Annotation from selection, czyli jakieś annotacje. I download symbol, czyli możemy sobie pobrać symbol jakiś i sobie skopiować. O. Ale oczywiście Sumatra się skraszowała. Chyba. Nie, odwiesiła się. Ta funkcja pobierania symboli jest jakaś chyba zbugowana, bo tak jej uruchomiłem to. A nie, zapisało do pliku.
No, ty po prostu możemy sobie pobrać znaki z dokumentu, nie? Do, zapiszę do pliku tekstowego. No, no to byłoby, drodzy rodacy, chyba wszystko z tego programu. Będziemy zamykać powoli i kończyć ten film. Na razie byłby bardzo długi, ale naprawdę polecam wam Sumatra PDF sobie pobrać. Jeżeli masz słaby komputer, a potrzebujesz szybkiego czytnika PDF albo do e-booków, to polecam spróbować, bo programik działa naprawdę szybko. Wymagania ma bardzo małe, jest naprawdę dobrze napisany. Nie zauważyłem bugów żadnych, oprócz tego przywieszania się podczas pobierania symboli, ale to może tak musi być. Więc otwierałem różne pliki XPS, pobrałem z internetu jakieś pliki XPS i również działa, więc naprawdę fajnie, polecam, zwłaszcza, że to jest polski program stworzony przez Polaka, Krzysztofa Kowalczyka, więc naprawdę polecam. A ja się będę z wami teraz brzegnął, na koniec suchar. Co mówi... Nie, jak to było? Aha, tak to było. Skąd bierze informatyk wodę? Jeszcze raz. Skąd informatyk bierze wodę? Z ekranu. Jeszcze raz, jakbyście nie zrozumieli. Skąd bierze informatyk wodę? Z ekranu. Z elektronicznego kranu, nie? Nie czaję. Ja na początku też tego nie czaiłem. Dobra, a teraz już mam żegnam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zrobił, bądźcie w tym ciężkim okresie. Nie, teraz mamy pandemię, więc zrobił. Bądźcie, a żegnam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.